Zawsze jesteś tutaj oczekiwany. Oczekujemy na Twoje szepiące słowo i na Twoje błogosławieństwo i na Twoją modlitwę. My również zapewniamy Ciebie naszą modlitwą i towarzyszymy Ci na Twoich drogach, na Twoich pielgrzymich szlakach, by rozbrzmiewała chwała Boża przez stawiennictwo świętego Ojca Szambera. Obecna msza święta koncelebrowana, ja odprawiam za zmarłą Agnieszkę, Józefa, Marię, Jana, Kazimierza i Marię. I ksiądz Jarosław odprawia w Waszych intencjach. Obejmuje każdego z Was swoją modlitwą i powierza wszystkie Wasze sprawy, które nosicie w sercu, Jezusowi Chrystusowi Eucharystycznemu, tej mszy świętej. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni, byśmy godnie i owocnie tej mszy świętej uczestniczyli. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo sprzeszyłem myślą o uczynkiem i zaniedbaniu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przekłania najświętszą Marię za przywilicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Panie, 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 Panie,
Słowem Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne będzie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Zanieśmy do Boga Ojca Wszechmogącego nasze prośby i błagania. Prosić w intencji Ojca Świętego Franciszka, który przebywa w Tajlandii i zmierza w stronę Japonii. Prowadź go na tej drodze wielkiej misji głoszenia Ewangelii. I wielu misjonarzy, i wielu kapłanów, i wielu świeckich, którzy głoszą Ewangelię w świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji chorych i cierpiących, którzy tu są obecni. W intencji tych, którzy prosili: Jezu, dotknij ich, ulecz ich serca, umysły, ich ciała. Spraw, aby stali się zdrowi. Tylko Ty możesz to uczynić. Dotknij dzieci chore, młodych, ale przede wszystkim ulecz z choroby duchowej, aby ich serca przemieniły się, otwarły na Twe działanie. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, Królu Wszechświata, prosimy Cię w intencji rodzin naszych, każdej rodziny, aby w naszych rodzinach była zgoda i miłość i przebaczenie. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, w intencjach tu sprawowanej teraz Eucharystii, w intencji zmarłej Agnieszki, Józefa, Marii, Jana, Kazimierza i Marii, a także wszystkich zmarłych z naszych rodzin, może tych, którzy teraz odchodzą z tego świata. Zaprowadź ich, Maryjo, do nieba. Ciebie prosimy. Modlę się w tych intencjach, z którymi przyszliście tu do tej świątyni. Teraz w ciszy, bardzo was proszę, powiedzcie te intencje Jezusowi. Ciebie prosimy. Modlę się w intencji całego Stowarzyszenia Katolickiego Rodziny Domów Modlitwy Świętego Szarbela, a także tych, którzy wezmą udział w rekolekcjach na Jasnej Górze, a także te nowe dwie rodziny, które dziś wejdą do tej wspólnoty. Ciebie prosimy. I modlimy się za nas samych, abyśmy stawali się więcej braćmi i siostrami dla siebie. Abyśmy stawali się jedną rodziną, bo przecież jednego mamy Ojca w niebie i Matkę jedną. Ciebie prosimy. Boże Ojcze Wszechmogący, wysłuchaj prośbę naszej sprawy, abyśmy nieustannie kroczyli drogą Twoich przekazań przez Chrystusa.
Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oto wielka tajemnica wiary. Musimy śmierć Twoją.
chwili zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, ze świętą Cecylią i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. A teraz chwyćmy się za ręce.
na modlitwę świętego Szarpera. A teraz w ciszy obejmijmy ich modlitwą. Proszę, każdy niech modli się za te dwie rodziny, które wchodzą do tej pięknej rodziny świętego, który tak ukochał Jezusa i Matkę Najświętszą. Oni będą każdego tygodnia, jak to jest w naszych statutach, modlić się w domu swoim. Przez to, że rodziny pragną się modlić, choć się tu wyżej rodzina pierwsza, choć się obydwa niech was widzą, wasze rodziny, że ten święty pustelnik z Libanu, zobaczcie, chodźcie, niech te lampy podejdźcie bliżej. Wy nie macie lampy, no ale w Ewangelii było, że nie miały niektóre, ale wy nie jesteście tyle. To tak zawsze jest, że zawsze się zapomni trochę lampy, ale to nie w ten sposób. Zapalamy tę lampę, chodźcie, przejmiecie na chwilę świecę, przejdź na drugą stronę. Lampę dam ci, będziecie mieć, otrzymaj. Pod krzyżem, trzymajcie dzieci tu bliżej, otoczcie krzyż. Droga, aby rodziny, abyśmy stawali razem na modlitwie. Abyśmy stawali się tym światłem. To jest symbol tej naszej wiary. Jak lampa oliwna, której jest ta oliwa, to ta nasza wiara. Spalamy się w miłości do Jezusa. Nie odpoczywamy w naszej wierze, w naszej modlitwie, ale cały czas więcej i więcej dla Jezusa. Kochamy więcej, przebaczamy więcej. Dlatego pięknie, ach, jak ja się cieszę, jak dzieci na północy Wodna, rodzinę, 11 dzieci. Ile tam chleba idzie i starcza na chleb i wszystko jest. I święty Szarbel ich prowadzi w ich rodzinie. Dlatego dzisiaj błogosławimy. Powstańmy teraz. Tymi relikwiami świętego Szarpera. Najpierw tutaj rodzinę, jeszcze inni będą w rodzinie z Krakowa, koło Bożego Miłosierdzia mieszkają w sanktuarium, a oni w Dębicy. Boże Ojcze Wszechmogący, pobłogosław dom modlitwy 398 Twojego sługi Szarpera Maklów w Krakowie, Agaty i Wojtka Kurcjana. Prowadź ich, chroń ich i wstawiaj się za nimi przed obliczem Boga. A wypraszaj dla nich łaski i broń ich od wrogów widzialnych i niewidzialnych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, pobłogosław ten kolejny, nowy dom modlitwy. 398 Pauliny i Artura Orkisz z Dębicy i dzieci. Wypraszaj dla nich łaski. Prowadź ich w miłości. Chroń ich od wrogów widzialnych i niewidzialnych, aby byli światłem zmartwychwstałego Chrystusa i życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zaśpiewajmy Szarbelowi. Święty Szarbelu, patronie nasz. Święty Szarbelu, patronie nasz. Módl się, módl się, módl się za nami. Święty Szarbelu, patronie nasz. Śmiechnijcie się. Święty Szarbelu, szczęśliwe. Dlatego dla niej, a wy, a wy.
Daj nas Boże, pokrzepiłeś nas świętym pokarmem. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Cecylii i naszego patrona świętego ojca Szarmela nosili konanie Jezusa w naszym ciele i starali się żyć tylko dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze usiądźmy. W naszej obecności to ciche wiedzieńskie sanktuarium ożywa. Cieszymy się Waszą obecnością i oczywiście zapraszamy Was na zaś. Mamy nadzieję, że te spotkania modlitewne będą coraz liczniejsze i coraz dynamiczne. Ale zapraszamy nie tylko wtedy, kiedy jest z nami ksiądz Jarosław, który rozsławia Boże imię, przyzywając wstawiennictwa świętego Szarwena nad każdym z nas, ale zapraszamy Was, tego potrzebujecie, kiedy potrzebujecie wsparcia i pomocy. To sanktuarium i Matka Najświętsza, która tutaj jest obecna od wielu wieków, nieustannie czuwa i czeka na każdego z nas. Bóg zapłać za Wasze ofiary, które składacie na tutejsze sanktuarium, by ono było piękne. Ojcze Jarku, dziękuję za Twoją obecność. To właśnie ci, którzy tutaj są, to oni właśnie za Tobą podążają, tak jak za Jezusem, jak to mówi nam Ewangelia. Oni nieustannie idą za Tobą i Cię wspierają na wszystkich Twoich drogach. I niech ta modlitwa nie ustanie, niech ona trwa, niech będzie żywa, niech przynosi dobre owoce w Twoim sercu i w sercu każdego z nas. Zapłać za Twoją obecność, za Twoją otwartość, a przede wszystkim za Twoje krzepiące, budujące słowa. Niech Pan Ci błogosławi i Cię strzeże i niech Ci ukaże pogodne oblicze. Szczęść Boże na dalszą Twoją drogę i posługę Słowu Bożemu. Bóg zapłać. Bóg zapłać Ojcu Przyrodowi i mogę przyrzec, że na pewno przyjdę ile razy tu będę zapraszany. Bo my tutaj przychodzimy i czujemy się dobrze u Matki i Tobie Ojcze, i za Ciebie obiecuję modlitwę o Twoje zdrowie, za ojców tutaj obecnych wszystkich, za to, żebyśmy tworzyli taką siłę razem dzisiaj, bo ten atak złego będzie jeszcze większy. Będzie jeszcze większy. To my oczekujemy na przyjście Chrystusa, ale Go zwyciężymy, gdy będziemy w jedności i miłości. I dlatego zapamiętajmy to w takiej jedności, szczerzy wobec siebie, autentyczni, prawdziwi, nie dwulicowi, autentyczni, bo za tę dwulicowość odpowiemy przed Bogiem. Z czysta długo nie wyjdziemy. Bóg zna nasze serca. Dlatego prosimy, Ojcze, wspieraj nas modlitwą i tu w tym miejscu, kiedy codziennie Eucharystię sprawujecie. Oni przychodzą tu z różnych stron, przychodzicie. Nie chodźcie za mną. Ja odejdę, ale pozostaje On, nasz Pan i Zbawiciel. Idźcie do Niego i z Nim rozwiązujcie sprawy. Jezus, który za chwilę tym krzyżem pobłogosławię z Medjugorje. Jezus żyje. I On ma ostateczne słowo. Na
gdyby się wydawało nam, że wszystko jest już zniszczone, nie do uratowania. On to wszystko może zmienić. Dlatego Panu Jezusowi to wszystko dziś powierzamy. I wszystkich, i każdego. Przyjmijmy teraz błogosławieństwo tym krzyżem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Jest jedna. Niech ci Pan błogosławi i wam wszystkim.